Uchwałę w sprawie emisji obligacji miasta Bielawa na kwotę 4 600 000 zł oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza miasta podjęto podczas pierwszej powakacyjnej sesji Bielawskiej Rady Miejskiej. Budżet na 2013 rok, uchwała budżetowa, która została podjęta w grudniu, przewidywała emisję obligacji w kwocie 4 600 000, które mają służyć finansowaniu inwestycji realizowanych przez miasto w tym roku. I można powiedzieć, ta uchwała, ta inicjatywa ma, można powiedzieć, na celu konsumowanie zapisów uchwały budżetowej. Miasto Bielawa wyemituje 4600 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Tę formę pozyskania środków finansowych wybrano ze względu na łatwość obsługi oraz odroczenie terminu płatności w czasie. Jak zapewniają włodarze gminy, pieniądze pochodzące z emisji obligacji nie będą przejedzone, mają pokryć wydatki inwestycyjne. Uzasadnieniem zawsze do zadłużania jest realizacja inwestycji, natomiast oczywiście inne środki budżetowe służą do wykupu obligacji czy spłaty zadłużenia z poprzednich okresów. Także to jest, można powiedzieć, mówię, budżet gminy jest, no, można powiedzieć, takim mechanizmem finansowym, który jest całościowym. Więc jeżeli coś po stronie dochodów się pojawia, jakieś środki, to rozdysponowanie ich, no, zależy tutaj od tego, jak zaproponujemy w uchwale budżetowej, czyli co idzie na spłatę zadłużenia, a co idzie na inwestycje. Natomiast generalnie ustawa o finansach publicznych i wszelkie, no, można powiedzieć, inne akty prawne definiują zadłużanie gminy, które jest przekazywane na inwestycje, a nie na bieżącą działalność, bo tego robić nie możemy. Nie możemy dodłużać gminy, żeby finansować bieżącą działalność, tylko sprawy inwestycyjne. Obligacje mają być wykupione w latach 2026-2028 według wartości nominalnej. Rada upoważniła też burmistrza do wykonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji.